Moi drodzy, pozwólcie, że przy pomocy takiego barwnego kursora pokażę Wam luka Boyzwerta. Tutaj poniżej widzimy jego zdjęcie. Co więcej, możemy też pana Luka Boiswerta wskazać przy pomocy takiego wskaźnika długopisowego, prawda? Tu jest jego zdjęcie, jego imię, jego nazwisko. Co więcej, możemy nawet przełączyć ekran w taki tryb highlightu, prawda, wszystko jest na szaro i tylko takim białym okręgiem pokazujemy ten fragment, który nas interesuje. No właśnie, dzisiejszy odcinek jest o narzędziu, które pozwala zastąpić normalny kursor windowsowy takim wskaźnikiem, dzięki któremu jesteśmy w stanie łatwiej prowadzić prezentacje, lekcje, zajęcia na Teamsach, na Zoomie, czyli sprawienie, żeby Nasz kursor był tak duży i na przykład niebieski, tak jak w moim przypadku. Ale dlaczego, jako tutaj tło naszej prezentacji, pokazywałem stronę University of Padget Sand i pokazywałem pana Luca Boiswerta, który, jak przewiniemy się, okazuje, że to jest profesor Luke Boiswert, który jest chemikiem. Otóż jest to właśnie ten człowiek, który stworzył skrypt którego używam i który chciałem Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób używać. Jesteśmy na stronie profesora Boyzwerta. Link do tej strony znajdziesz w opisie na YouTubie, bo będziesz jej potrzebować, bo właśnie stąd pobierasz te zasoby do podświetlan podświetlanego kursora. Przewijamy na tej stronie do sekcji, która nas interesuje, czyli to będzie tutaj druga sekcja o nazwie Kursor Highlighter wersja 2.2. Strona jest oczywiście w języku angielskim, ale jeżeli to jest dla Ciebie wyzwaniem, to możesz jak zwykle... Tutaj w przeglądarce Chrome włączyć automatycznego tłumacza na język polski. I wtedy te treści są po polsku. I dowiadujemy się z tej sekcji, że najpierw potrzebujemy zainstalować aplikację o nazwie AutoHotKey. I dzięki tej aplikacji ruszy skrypt Boyzverta do podświetlania naszego kursora. No to zaczynamy od tej aplikacji, czyli zaczynamy od wejścia na stronę tego, tego, tej aplikacji AutoHotKey hotkey, wybieramy tutaj opcję pobrania, pobieramy najnowszą wersję, zapisujemy ją na dysk oraz odpalamy. Dzięki temu ta aplikacja będzie zainstalowana. Nie będę oczywiście powtórnie instalował, bo ją już mam zainstalowaną na komputerze. I wracamy potem na stronę BoyzWerta i pobieramy skrypt. Skrypt przy Pierwszym odpaleniu będzie wymagał, będzie prosił o zgodę, bo on sam stworzy. Będzie prosił o zgodę stworzenia pliku INI, pliku konfiguracyjnego. W związku z tym koniec końców, gdy już masz ten skrypt pobrany, to będziesz mieć na dysku koło siebie dwa pliki, jeszcze na to pokażę u mnie na pulpicie, czyli jeden plik się nazywa kursor Highlighter, a drugi to jest kursor Highlighter Ini, to jest plik taki, który przechowuje konfigurację z informacjami właśnie o tym, czy kursor ma być niebieski, żółty, czerwony i tak dalej i tym, i tym podobne. No dobrze, czyli mamy już zainstalowany i ten, i ten program i tą aplikację AutoHotKey i mamy zainstalowany skrypt do kursora Odpalamy go po prostu klikając klikając ten plik kursora z rozszerzeniem AHK, i wtedy na dole, tutaj w pasku Windowsów, widzimy ikonkę naszego kursora. Po prawym kliknięciu są opcje konfiguracyjne, czyli tutaj mogę wybrać na przykład kolor podświetlenia, kolor i rozmiar, prawda? I jeżeli zamiast koloru niebieskiego chciałbym mieć na przykład żółty, to tutaj wybieram kolor żółty podświetlenia. Natomiast, żeby ta zmiana miała miejsce, to potrzebuję po raz kolejny odpalić skrypt, czyli spójrzcie, miałem kursor niebieski, dwa razy tutaj kliknąłem odpalenie tego skryptu i kursor już jest żółty. Jeżeli teraz postanowiłbym zmienić ten kursor na jeszcze inny kolor, powiedzmy, chciałbym, żeby podświetlenie kursora było czerwone, wybieram kolor czerwony, znowu ponownie odpalam tutaj skrypt. I mam kursor w kolorze czerwonym. Tutaj też rzecz jasna konfiguruje wszystko, co jest związane z tym, jak ma wyglądać ten wskaźnik, który będzie takim przedmiotem wskazującym. Tutaj domyślnie jest zainstalowany taki długopis, natomiast możesz w ustawieniach też tutaj wgrać jakieś inne obrazki i te inne jakieś. Czy postacie, czy przedmioty mogą być tym wskaźnikiem, którym chcesz się posługiwać tutaj w tym programie. I to w zasadzie wszystko. Oczywiście, klikając tutaj tą ikonkę tego, tej aplikacji, tego skryptu, kursor myszka już nie jest podświetlona. Włączając, myszka staje się podświetlona. Zgodnie z tym, co go ostatnio używałem, czy ostatnio używałem tego długopisu do podświetlenia, czy tutaj przełączę na podświetlenie w formie tego podświetlenia tym kółeczkiem, to. W ten sposób to działa. Także w zasadzie, już wiesz wszystko, co potrzeba wiedzieć na temat tego skryptu. Ja trafiłem na trop Boisverta i tej aplikacji przez tego youtubera, przez Kevina, który prowadzi kanał na temat różnych gadżetów, które się przydają do pracy z Teamsami, z Zoomem na Windowsach i on właśnie tutaj wskazał na tą stronę. Także jeżeli też chcesz sięgnąć po nieco więcej informacji, to zachęcam cię czy tutaj do oglądania materiałów Kevina, czy innych youtuberów, którzy mówią i o tym gadżecie i też o innych gadżetach, które mogą być przydatne. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to było przydatne, że ułatwić Twoją pracę na Zoomie, Teamsach czy w nagrywaniu filmów takich, gdzie potrzebujesz wskazywać, tak żeby widzowie, czy słuchacze czy studenci widzieli o czym mówisz, na którą linijkę tekstu zwracasz uwagę albo na który fragment ilustracji chcesz szczególnie zwrócić ich wzrok. No i to tyle. Powodzenia. Pogodnie Cię pozdrawiam.